Dzień siódmy nowenny za przyczyną świętego Jana Pawła II, 19 października. Modlitwa codzienna. Święty Janie Pawle II, razem z Tobą wyznajemy wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, źródło wszelkiego życia. Ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy. Przyzywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi. Święty Janie Pawle II, razem z Tobą błagamy Trójce Przenajświętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci nienarodzonych. Amen. Z nauczania świętego Jana Pawła II. W tym miejscu pragniemy jednak zwrócić szczególną uwagę na inny rodzaj zagrożeń wymierzonych przeciw życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca. Dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości oraz problemy niezwykłej wagi związane z faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter przestępstwa i w paradoksalny sposób zyskują status prawa, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury powinna być sanktuarium życia. Litania do świętego Jana Pawła II. Kyrie eleison, Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami. Zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem człowieka, módl się za nami. Napełniony Duchem Świętym Panem i Ożywicielem, módl się za nami. Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami. Przyjacielu świętych i błogosławionych, módl się za nami. Następco Piotra i sługo sług Bożych, módl się za nami. Stróżu kościoła, nauczający prawd wiary, módl się za nami. Ojcze so soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami. Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami. Gorliwy miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami. Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami. Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami. Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami. Po Promotorze cywilizacji miłości módl się za nami. Głosicielu nowej ewangelizacji, módl się za nami. Mistrzu wzywający do wypunięcia na głębie, módl się za nami. Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami. Papieżu Bożego miłosierdzia, módl się za nami. Kapłanie gromadzący kościół na składanie ofiary Módl się za nami. Pasterzu prowadzący owczarnie do nieba, módl się za nami. Bracie i mistrzu kapłanów, módl się za nami. Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami. Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami. Umocnienie małżonków, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych módl się za nami. Przyjacielu i wychowawcom młodzieży módl się za, za nami. Dobry Samarytaninie dla cierpiących módl się za nami. Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych módl się za nami. Głosicielu prawdy o godności człowieka módl się za nami. Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami. Miłośniku liturgii, sprawujący ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami. Uosobienie pracowitości, módl się za nami. Zakochany w Krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami. Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami. Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami. Upominający grzeszników, módl się za nami. Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami. Przepalczający krzywdzicielom, módl się za nami. Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami. Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami. Wspierający bezrobotnych, módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami. Odwiedzający więźniów, módl się za nami. Umacniający słabych, módl się za nami. Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święty Janie Pawle, byśmy życiem i Słowem głosili światu Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Kochani, kilka słów ode mnie. Można by tak się zastanawiać, i można by sobie zadać ta. Takie pytanie, co ma wspólnego modlitwa z obroną życia nienarodzonych? Otóż ma wspólnego niesamowicie wiele, ponieważ modlitwa jest tak naprawdę włączeniem się w życie, w życie Pana Boga. Przez modlitwę życie Pana Boga zaczyna płynąć w nas, a Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. Tak też mówi Pan Jezus o sobie. Ja jestem życiem. I dlatego my, kochani, przez tą modlitwę pozwalamy, żeby życie wylewało się w naszych sercach, promieniowało. I kiedy pozwalamy, żeby Bóg żył w nas, żeby życie żyło w nas, to, to, to przez sam ten fakt stajemy się Jego obrońcami. I też chcę powiedzieć o tym, że tak jak Maria jest matką Jezusa. Tak też Maria jest matką życia. I tak jak sobie myślę, że jeżeli we wcieleniu życie przyszło na świat przez najświętszą Marię Pannę, to też to życie musi na nowo zakrólować musi odnieść swoje pełne zwycięstwo. A to pełne zwycięstwo to znaczy, że to życie nie będzie nigdy nikomu odbierane. Że to pełne zwycięstwo życia, ono również przyjdzie przez Najświętszą Marię Pannę, tak jak przyszło przez nią właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego bardzo zachęcam i gorąco zapraszam do tego, by przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wypraszać wylanie się ducha miłości macierzyńskiej i ojcowskiej w sercach rodziców. Żadnemu dziecku na świecie nie stanie się nigdy najmniejsza krzywda, jeżeli jego własna matka będzie je kochać, jeżeli jego własny ojciec będzie je kochać. Nikt nigdy nie odbierze życia dziecku, jeżeli jego matka i jego ojciec staną w jego obronie. I dlatego to, czego nam najbardziej potrzeba, do wypraszania ducha miłości macierzyńskiej i ojcowskiej w sercach matek i ojców. Więc, więc o to prośmy, żeby ta miłość macierzyńska, która w osobie Maryi osiąga pełnię, żeby ta miłość macierzyńska się wylała do wszystkich serc Matek na Ziemi. Jeżeli miłość Maryi będzie żyła w sercach matek, to te dzieci będą najbezpieczniejszymi istotami na ziemi. I niech tak się wydarzy, niech tak się stanie również przez tą nowennę, przez tą inicjatywę, przez tą modlitwę. I niech ta miłość też ojcowska i macierzyńska spłynie też na tych wszystkich sędziów, na te wszystkie osoby, które są szczególnie odpowiedzialne za to, żeby, st żeby stawać w obronie życia, za to, żeby reprezentować, Reprezentować na ziemi Boga Ojca w Jego miłości ojcowskiej i żeby reprezentować Najświętszą Marię Pannę w Jej miłości macierzyńskiej. Tym właśnie, który tak cudownie re reprezentował Boga Ojca na ziemi i ten, kto tak cudownie reprezentował też tą miłość macierzyńską na ziemi, tym właśnie był Jan Paweł II. W nim mogliśmy doświadczyć i miłości matki, i miłości Ojca. Wiele osób, które się czuły sierotami przez jakieś trudne czy też zerwane relacje ze swoimi rodzicami, w nim właśnie odnalazło i ojca i matkę. Życzę sobie i życzę każdemu i każdej z Was, żebyśmy przez tą miłość macierzyńską i ojcowską i Boga i Marii, żeby każdy z nas i każda z nas stał się właśnie ta, ta, takim apostołem, reprezentantem i ambasadorem tej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej i niech ta miłość w nas się rozwija, niech ona w nas, niech ona z nas promieniuje, niech inni znajdą w nas właśnie swojego ojca czy matkę. A jeżeli są takie matki na Ziemi, czy tacy ojcowie na Ziemi, którym brakuje w sercu tej miłości macierzyńskiej czy ojcowskiej, to niech w naszych sercach będzie tak wiele tej miłości, że ona zadość uczyni i wynagrodzi za te serca matek i ojców, które nie kochają swoich dzieci. Niech z naszych serc, ta miłość macierzyńska i ojcowska się rozlewa na wszystkie serca matek i ojców na Ziemi. Szczęść Boże!